W poznaniu.pl. Poznań w minutę. W pierwszych autobusach zamontowano terminale do sprzedaży biletów za pomocą kart zbliżeniowych. Na razie to podmiejskie linie do Komornik. Pojazdy, w których działa system, są oznaczone specjalnymi naklejkami na drzwiach. Kolejne urządzenia będą instalowane w autobusach lubońskiego Translubu, a potem w pojazdach linii podmiejskich Czerwonaka, Rokietnicy, Kurnika, Kleszczewa, Tarnowa Podgórnego i Suchego Lasu. Ceny ogrzewania drastycznie poszły w górę. Wraz z nimi poznańscy policjanci zaczęli odnotowywać coraz więcej przypadków kradzieży pomp ciepła na terenie całego powiatu. Najbardziej zagrożone są domy jednorodzinne, które są w trakcie budowy. W internecie pojawiło się nagranie z poznańskiego kościoła. Ksiądz w rozmowie z dziećmi zapytał je o to, kto pójdzie do piekła. Nie spodziewał się, że jeden z chłopców odpowie Kaczyński. Nagranie stało się hitem sieci. Mecz Polski z Arabią Saudyjską będzie wyjątkowy nie tylko ze względów sportowych. Dla selekcjonera naszych przeciwników będzie to spotkanie sentymentalne. Jego babcia pochodziła z Polski, a dokładniej z Poznania.